Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na szybki test podkładki od firmy QPAD, niewielkiej podkładki model FX36. Zobaczymy, jak działają na niej myszki laserowe, myszki optyczne. Zrobimy także test na wodoodporność, tak więc zostańcie ze mną. Cenę tej podkładki macie w opisie filmu. Zaczynamy! Przed nami wysokiej jakości miękka podkładka pod myszkę firmy QPAD. Jest to model FX36. Jak sobie weźmiemy opakowanie, dowiemy się, że jest to taka dość szybka podkładka. Jeśli chodzi o prędkość, to producent określa to jako trójka w 5-stopniowej skali. Rozmiar to jest medium, czyli 360 mm szerokości, 300 wysokości oraz 3 mm grubości, więc podkładka niewielka, a całkiem gruba. Niewielka, czyli możemy ją zabrać ze sobą do kolegi na jakiś turniej, a przy okazji ma dość dużą powierzchnię do myszki. Jeśli chodzi o spód, to jest wykonany z bardzo dobrej jakości gumy, dzięki czemu podkładka się trzyma blatu bardzo, bardzo dobrze. Nie można jej praktycznie w ogóle przesunąć. Nie mamy oprzywanych brzegów, co prawda, natomiast wygląda to wszystko nieźle. No może tutaj poza takim niewielkim miejscem, niedoskonałością, natomiast generalnie wykonana jest bardzo dobrze. I sama warstwa powierzchnia, powiem Wam, jest dość gładka. Mamy też taki obrazek oraz logo QPAD-a w lewym dolnym rogu. Zobaczcie z bliska tą fakturę. Naprawdę podkładka jest dość gładka, ale jednocześnie też zachowuje odrobinkę kontroli. Przetestujemy ją dzisiaj przy pomocy dwóch myszek. Sensor optyczny Pixar 3030, bardzo dobry optyk, oraz laserówka Avago 9800. Za chwilkę robimy test. Zaczniemy od myszki laserowej, które teoretycznie radzą sobie gorzej na podkładkach miękkich, więc sprawdźmy. Na razie mamy niskie DPI. Powiem Wam, że poziom precyzji jest naprawdę bardzo duży, tym bardziej, że siedzę bokiem do monitora. Nic się złego tutaj nie dzieje, nawet zobaczcie, przy szybkich ruchach jest naprawdę dobrze. Teraz sobie zwiększymy troszeczkę DPI. Nadal jest bardzo duża precyzja ruchu. Tak więc sensor laserowy radzi sobie tutaj po prostu bezproblemowo. A teraz optyk, z którym nie powinno być w ogóle żadnych problemów. Mamy niskie DPI. Precyzja jest po prostu niesamowita. Szybkie ruchy i kursor podąża tam, gdzie chcemy. Zwiększymy sobie DPI. Jeden z najlepszych sensorów optycznych, więc on tutaj po prostu z większością podkładek się lubi. Jest bardzo precyzyjny i bardzo wszechstronny. Więc moi drodzy, tutaj jeśli chodzi o myszki laserowe, myszki optyczne, nie ma żadnego problemu ze współpracą z tą właśnie podkładką. Więc co do prędkości, zobaczcie, ściskacze mamy dość duże, dobrej jakości i co się dzieje? Ta myszka po tej podkładce sobie przepływa i zjeżdża z blatu. Tak więc jest ta podkładka naprawdę szybka, zobaczcie, ale tak ciężkie myszki jak Sharkoon N51+, która jest dociążona, ma tu jeszcze ciężarki, zobaczcie, to sporo, naprawdę ciężka mycha od DM1 Pro Mouse, dużo cięższa, też troszkę zwalnia, bo ciężar robi swoje, ale zobaczcie, przepływa po tej podkładce mimo wszystko. Tak więc jakość powierzchni, gładkość jest bardzo dobra, ale jednocześnie, moi drodzy, jak widzieliście podczas rysowania, cały czas zachowujemy kontrolę nad kursorem. Tak więc widzieliście, jak spisały się myszki, widzieliście podkładkę, jak wygląda. A teraz pytanie, co z wodoodpornością tej podkładki? Jak sobie na to odpowiedzieć? Najlepiej tak, bierzemy wodę i polewamy. No i okej, chyba nie jest wodoodporna, bo już widzę, jak zachowuje się woda. Natomiast jak sobie rozprowadzimy, zobaczcie, ta woda wsiąka, ale wsiąka tylko stopniowo, tylko miejscowo. Nie jest ta podkładka jak gąbka, jak niektóre podkładki
tańsze, gorszej jakości, które po prostu tą wodę wchłaniają, wpijają, natomiast nie jest też w pełni wodoodporna, że ta woda w takich kropelkach się kula po powierzchni. Ona po prostu stopniowo wsiąka, ale jeśli nam się coś rozleje, mamy szansę, mamy czas, nie rozprowadzając tego oczywiście, wziąć jakiś papierowy ręcznik, chociaż polecam jakąś ściereczkę. Dlaczego? Bo jak zaczniemy trzeć papierem, to nam zostaną drobinki papieru niestety i będziemy musieli tą podkładkę tak czy tak umyć, wyczyścić. Jak wyczyścić podkładkę, macie poradnik u mnie na kanale. Zobaczcie sobie, nie jest to trudne, a może nawet starym podkładkom, bardzo zabrudzonym, przywrócić nowe życie. Tak więc bierzemy sobie jakąś ściereczkę, osuszamy. Jeśli czujemy, że jest wilgotne, to zostawiamy podkładkę w takiej pozycji do wyschnięcia i potem już nie będzie żadnego problemu. Tak więc, moi drodzy, testy. Ta podkładka QPAD FX36 moim zdaniem przeszła bardzo dobrze. Nie było problemu z myszkami optycznymi, nie było problemu z myszkami laserowymi. Jest częściowa wodoodporność, która daje nam szansę na zebranie wylanego napoju, herbaty, soku. Jeśli jest to coś słodkiego, polecam od razu umyć, bo się po prostu będzie kleić. Jeśli woda mineralna, wystarczy zetrzeć i wysuszyć. Tak więc QPAD sobie z tym tutaj bez problemu radzi. Powiem Wam, że jedna z fajniejszych podkładek ostatnich czasów, całkiem dobry stosunek jakości do ceny, jak na cenę około 40 zł i oczywiście na QPADa, bo QPAD to jest legenda, jakby nie było w sferze akcesoriów gamingowych, to jest naprawdę nieźle. Pierwsza podkładka od QPADa na kanale, mam nadzieję, że nie ostatnia, że jeszcze będziemy mogli coś zobaczyć, może nie tylko z podkładek. Tak więc jeśli chodzi o część testową, to by było na tyle. Dobrze, moi drodzy, test podkładki za nami, jak się spisała, widzieliście sami. A jeśli Wam się podoba, możecie sprawdzić jej cenę w opisie filmu. Tam jest link właśnie do sklepów z tą podkładką. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!